Tytuł kursu: zasady wykonywania zabiegów na ciało. Moduł: diagnostyka stanu skóry w zabiegach pielęgnacyjnych ciała. Temat: budowa i kształt piersi. Dzień dobry, cieszę się, że przyszłaś. Dzień dobry. O czym będziemy się dzisiaj uczyć? Dzisiaj chciałabym przekazać wiedzę z zakresu budowy oraz kształtu piersi. Piękne piersi mają kształt kropli. Są tych samych rozmiarów, osadzone na tej samej wysokości. Jednak wśród kobiet nieczęsto się to zdarza. Masz rację. Kształt piersi determinuje powierzchnia przylegania do ściany klatki piersiowej, tworząc w ten sposób piersi szerokie, pośrednie czy też wąskie. A jak zbudowane są piersi? W strukturze w pełni rozwiniętych piersi jest około 20 grup płatów gruczołów mlecznych. Jak sama nazwa mówi, są to gruczoły, które zajmują się produkcją mleka w czasie ciąży. Od każdego płata uchodzi tak zwany przewód mleczny, który w rezultacie ma swoje zakończenie na powierzchni brodawki sutkowej, piersi kobiety. Mięśnie piersi, tkanka tłuszczowa, przewód mleczny, brodawka sutkowa, otoczka brodawki, płat gruczołu mlecznego. A jakie możemy wyróżnić kształty piersi? Wyróżniamy następujące kształty i wielkości piersi. Rozmiar A, rozmiar B, rozmiar C, rozmiar D, rozmiar E, rozmiar F. Aby dowiedzieć się, jaką mamy wielkość piersi, należy najpierw zmierzyć obwód pod biustem, a następnie obwód biustu w najszerszym punkcie. W sposób przejrzysty pokazane jest to w tabelce, którą właśnie widzisz. Jak widzisz, rozmiary i kształty piersi są naprawdę różne. Należy pamiętać, że wiele czynników odnoszących się do naszego ciała dziedziczymy lub też wynikają one z naszego trybu życia. Musisz pamiętać, że w każdym wieku warto dbać o swój biust. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.